Jedźcie. Dobra. Dobra. Mniejsza z tym. Zaczynamy od oglądania prac. Oluś, nie, przed chwilą doszły jeszcze parę prac doszło. Oluś większość nie widział. Nie wiemy, którą wybierzemy. A Kazum Blasta, kiedy będziemy mieli, nie wiemy kiedy, jak będziemy otwierać i nam się trafi. Prawda, Olusiu? Tak, a to tam nie jest winny nie jestem ci... Znaczy nie 100 zł, nie, ale widzisz, 10. 100 zł to ty mi jesteś winny, bo trafiłeś Neon Blasta. Dobra, zjeżdżamy a tutaj... 10. Ty, Mądruś, pamiętaj, że to live, tego się nie wytnie. Bądź miły dla taty, nie popisuj się, prawda? Powiedzcie mu, że prawda. Prawda. Dobra, zaczynamy oglądanko. Oluś, możesz oglądać sobie tu, a możesz oglądać też tu. Dobra, pierwszy, to jedna... Poczekaj. Poczekaj, kochani. Jedna, znaczy tu prace nie są tak, jak dosyłaliście, tylko tak, jak mi się pozapisywało. Pierwsza praca, którą wyświetlamy, jest od Dominika. Mi się bardzo podoba, ale nie podoba mi się tak te moje włosy. Czyli nie podobają mu się te włosy tutaj. Zobaczmy, przybliżmy sobie te włosy. Przecież one są fajne, czaderskie, stojące, a ty mówisz, że nie. Ja nie lubię stojących. Jaka... Nie lubi stojących. Okej. Okay. To wiemy, że nie lubi, ale ja mogę wybrać tą pracę, więc tutaj nic takiego złego się nie stało, prawda? A to ja i ty wybierzesz. Znaczy ty wybierzesz, ja wybiorę, razem wybierzemy. Będą trzy, a jeszcze oprócz tego będzie jedna jeszcze dodatkowa i jedna ta specjalna, o której mówiłem. Tak, Oluniu? Dobra, ale Oluś, usiądź normalnie. Dobra, prawda, prawda, szanować należy tatę. Słyszysz? Masz tatusia szanować. On mnie szanuje, tylko jest troszeczkę... Już troszkę zmęczony, bo już jest późno. Nie jesteś zmęczony, tak? Ale wiem, kto jest zmęczony. Kto jest zmęczony? Brokuł. No tu jest Brokuł jest zmęczony. Pokażemy wam Brokuła. To jest brat Olusia Pończusia Brokuł. Brokuł. Dobra, lecimy na Szczecin z następną pracą. Ocena 10 na 10 jak dla mnie, Rob rysuje. Dla mnie 9 na 10. Dla ciebie 9 na 10. Teraz tak. Nikoś wysłał nam taką pracę. Zaraz ją tutaj, poczekajcie, powiększę. Widać, że to jest malutkie, jakieś dzieciątko rysowało, prawda? Znaczy nie, dzieciątko to ja wiem, kto to chyba jest. Nikoś, który Nikoś. Bardzo fajny, taki techniczny rysunek. Twój brat kiedyś tak rysował. Zobacz, tu jest Bruce pewnie. Tu jestem ja, tu jesteś ty, a tu są Zinksiora, tu jest Neon Blast. Pozdrawiamy Nikusia, fajna praca. Coś się podoba w pracy? Co ci się podoba w tej pracy? Mi się najbardziej podoba ten napis. Który napis? No ten nad nami. Tatuś Oluś? Tak. A mi się podoba broda jeszcze. Dobra, lecimy dalej. Która następna? Bardzo fajna, dziękuję Nikosiu. Tu jest a propos tego rysunka fajna historia. Bo ja się zapytałem... Czy to na pewno na ten konkurs, bo jak widzicie, nie mam brody. Widzisz, że nie mam brody? I wytłumaczono mi dlaczego. Wiecie dlaczego? Bo ta osoba, która to narysowała, czyli Piotruś, najbardziej utkwił mu w pamięci odcinek, kiedy przegrałem z Olusiem zakład o to, że chyba trafimy... co mieliśmy trafić? Jakiegoś ultra rzadkiego. Poczekaj. Doktora Volta. Doktora Volta. Nie trafiłem i musiałem zgolić brodę. I on to zapamiętał. Bardzo fajny pomysł. Podoba mi się. Jak ci się podoba to? Podoba ci się też, tak? Dobra, lecimy dalej, czyli teraz już czwarta praca. Tu jest bardzo kolorowo. Dużo się dzieje tylko na tej pracy. Tylko ty trochę przytyłeś. Właśnie, przepraszam bardzo. Tomek, czy ja jestem taki gruby? Zobacz, figurka. Jak ta lala. Poczekaj, bo muszę, nie wiem, tu się pokaże. Wciągnięty brzuch, zobacz. Ja taki gruby? Nie no, chłopie. Ja się ze mnie tu jeden zink śmieje. Ale bym chciał mieć taką koszulkę. Poczekaj, ty jak ty masz? Taką? Z Neon Blastem? Tak. Fajna koszulka, naprawdę. Ja też mam, a ja trzymam Neon Blasta na ręku. Zinksior korona tutaj na mnie. A tutaj jeden z puchar się z nas śmieje. Nie wiem czy z nas. A tutaj czy... jest ten. O, jeszcze jest Kazum Blast. Super. To żarcik z brzuchem, wybacz. No, powiem ci, że Tomeczku, taki średni żarcik, bo mi się przykro zrobiło. Żona mnie już chciała wysłać na odchudzanko.
Prawda? Dobra, mnie się bardzo ta praca podoba, a tobie, Oluniu? Też. Też ci się podoba. Tylko mi się nie podoba to przytycie. To przytycie mi też się nie podoba, ale napisał, że to był taki żarcik. Rozumiesz? Tutaj piszą, że milion na 10 praca. Czemu mnie nie ma na czacie? Przecież jesteś, Piotrek, na czacie. Dobra, lecimy dalej. Kolejną osobą, widać, że też mniejsza, młodsza osoba, Krzyś napisał bardzo coś ale fajnego. Ale chwila. Poczekaj, tylko jedną... My tacy grubi nie jesteśmy. Ale kamera poszerza. Wiesz? A może to nie jest... A może my w jajku jesteśmy? Bo to nie są ciuchy. Tutaj wychylamy się zza tego i pokazujemy. A, ja wiem, bo my robimy taki mały teatrzyk i machamy tymi zingsami, mamy je na rączkach. Zaraz wam przybliżę. I zobaczcie, co tu jest fajnego narysowanego, napisanego. Oluś i tatuś lubią Aspekto. Pozdrowieniami dla Aspekto, bo dzięki nim też dużo filmów otwieramy, chociaż ten konkurs był a propos innego. 5 czegoś na 10. Rob 10 na 10, mi też się podoba. No wiem, dobra, lecimy. A, jedno ale. Naprawdę chciałbym mieć takie bujne włosy. A jestem łysy. Łysy. To też był żart. Ty wyglądasz jak babcia. Ale babcia z brodą? Babcia nie ma takiej brody. Babcia w ogóle nie ma brody. A, pozdrawiamy babcię a i dziadka. Niektóre dziewczyny mają. I drugiego dziadka. Aha. Tak, pozdrawiamy? A najbardziej drugiego. Najbardziej drugiego. Czyli co, bardziej pozdrawiać dziadka Mariana, czy bardziej dziadka Giemka? Giemka. A czemu to dziadkowi... Dał telefon. O jest, ty pazerna bestia. A dziadek czy Marian z tobą opiekował i non stop ci słodycze kupował. Przypominam. Ale tu ciuś, naprawdę. Nie. Dobra. Lecimy dalej z następną pracą. Tutaj Wojtuś, a tu przysłał Wojtuś pracę i jego tata. Mi się już ta też podoba. Ale praca taty, naprawdę jestem zachwycony. Tutaj zobaczcie, jest jeden z kazum kidów. Oluś ma czerwone swoje okularka. Ja mam brodę, ale też mam włosy. No dziękuję wam, kochani, że chociaż mi dorysowujecie włosy. To naprawdę jest miłe z waszej strony. Ale zobaczcie teraz, piękna praca Wojtusiu. Zobaczcie teraz pracę jego taty, chyba teraz. No nie powiedzcie, że to jest perfekcyjne. I jeszcze tu jest napis. Tata. Tak, kochani. Ja chcę się zapytać. Tak. Napisz mi, co to jest za liczba? Milionowy, miliardy, bilionowy. Ale teraz mniejsza z tym, tu piszą, oceniają twoi, jak komuś się bardzo, bardzo podoba. Tylko musicie pisać a propos której pracy, bo nam się pokazuje, a my już jesteśmy przy następnym. Zobaczcie tą pracę. Wiesz co tutaj... A chwila. Tak, słucham cię. Dlaczego ty tak mały jesteś? Dlaczego jesteś wzrostu mnie? Bo ty już urosłeś, ale daj powiedzieć, co tu jest. Pamiętasz moje powiedzenie? Jakie? Zobacz, tu jest napisane. To tyle, bo zjedzą nas motyle. I tu gonią nas motyle z zębiskami, które chcą nas zerzeć, my uciekamy z wyciągniętymi językami. Ty masz swoją koszulkę, zobacz, nawet jest twoja koszulka. Zobacz, z enigmą. Byś mógł ale pokolorować. Czadzie. Ale mi się podoba właśnie tak. Naprawdę super. Tata Wojtusia, dziękujemy. Po prostu szacuneczek. Prawda? Podoba ci się? A to jeszcze większa liczba. Jeszcze większa. Podoba ci się, czy nie? Ty teraz się nie staraj czytać. Poczytasz, jak skończymy. Będzie na drugie miejsce. Niech wygra. No raczej zobaczymy. Może będzie nagroda specjalna. Ale lecimy dalej, bo jeszcze sporo prac. Ile Oluś ma pucharków w Brawl Stars? W Brawl Starsie teraz Oluś zaczął od nowa, bo na swój kanał będzie nagrywał. A w naszym my mamy 2400 chyba. 2400, tak? 24 tysiące. Dobra. A ja mam, bo ja pamiętam ile mam. 538. Nie, niestety Boni nie widzieliśmy. Bo Boni się pyta, czy widzieliśmy rysunek, jak nas rysował. A nie, ja tam chyba widziałem, tylko Oluś nie widział, bo to później obejrzałem. Dobra, teraz następna praca. Jasiu, nazwisk nie mówimy, bo jest RODO. Cześć, tu Oluś i tatuś. Oluś, tatuś, super, fink. A mieliśmy nowe przywitanie. Kazum Kids. Tak, ostatnie przywitanie, że spadliśmy ze świata. Zobaczmy,
Co tu są jakie? Ojejku, nie to! Matko Boska Częstochowska. Przepraszam. Przepraszam. Tutaj, zobacz. Tu jest mieczyk. No, kazum blas, non blas, gitara. To, to i to. Super, i koszulka moja. Oluś, jaki ty przystojny, jak taki już dojrzały chłopak jesteś tutaj. U mnie chwila, broda i chwila, 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 chwila. Słucham. Co znowu szwil? Zobacz na kolor moich włosów. No takie masz blondowawe, no nie uda się tak narysować. Ty to jesteś naprawdę, zobacz, bo zaraz ciebie narysuję. No brązowy można. Da, sam jesteś brązowy. Napiszcie, że nie ma brąza. Hej Sali, hej, hej. Ale to na pewno jest są kolory. No mogliśmy, Boni, ale my mamy dużo rzeczy do robienia. Wysłałeś jeszcze pracę, mamy twoją pracę. Liczba. Uwaga, następna praca dotarła dzisiaj. Zobaczy, też mi się podoba, fajnie zrobiona, powyklejana. Oluś, tobie jak? Oluś i tatuś. Jakub, lat 10. A, ta praca wysłali wcześniej, już wiem, bo pisali, że nie ma ich pracy, a ona do nas nie dotarła i dopiero dzisiaj dotarła. Zobacz, tu są saszetki pootwierane. Tu jest neon blaścik, tutaj. I co tutaj jeszcze? Uśmiechy, buźki. Bardzo fajna, podoba mi się. Mi się tak średnio. Wiem, bo trochę pyzowaty jesteś. Nie. A czemu średnio? Po prostu mi się średnio podoba. Ale to mów normalnie, nie ten. Dobra, kochanie? Okej, okay. Lecimy dalej. Mi się podoba. Nie słuchajcie go. Dobra. Bebe. Teraz następna praca od Stasia. Lat 10. I wiecie, co tu jest fajne? O! 7 na 10 tam ta praca. Ale to ktoś może być mniejszy. Nie, wszystkie prace są piękne. I bardzo proszę cię, Olusiu, bo ja cię wyproszę z tej, jeżeli będziesz niemiły dla kogoś. Bo ty nie rysujesz dużo lepiej, wiesz o tym? Wiesz o tym? No właśnie. Okej, okay. Super Osko od Lotosko. Zobacz, co tutaj jest napisane. Patrz, Olusiu. Tutaj jest napisane Kazum Dead, czyli Kazum Tata. I Kazum Kid, czyli Kazum Dzieciak, czyli ty. Bardzo fajny pomysł. Czerwone okularki, jaki masz szyderczy, złowieszczy uśmieszek. Tak jak ty się potrafisz, jak coś kombinujesz. Taki uśmieszek mi się nie podoba. Taki uśmieszek. A co ci się podoba w ogóle? Co? Tym? No to korona. Korona? Co to jest za korona? Ja nie mam takiej czapki. A nie mam z koroną, to od Tobiaszka pożyczam czasem do z tą czapeczkę. Faktycznie super, Oluś. Tatuś, piękna praca dla Stasiu. Lecim z następną. Lecim z następną. Uspokój się, chłopie malinowy. Ta mi się też podoba. Alan narysował mnie trochę pociągła twarz, ale tobie fajne okularki zrobił. Czy włosy takie odpowiada ci kolor brązowy, tak jak sobie pan życzył? To nie jest brąz. Brąz, no tak to w zależności jak masz ustawienia monitora, no brąz. No to tak, okej. Okay. Lepiej ci się, czyli brązowy, pamiętajcie. Wyglądasz jak stary dziadek. Jak stary, no jestem już stary dziadek, mam 44 lata. Kiedy jest super film, seria 9? No ostatnio dopiero co skończyliśmy nagrywać 6 odcinków. Ale ta broda wygląda jakbyś miał 60. 60? A czemu? Bo tak robię z długo to dotąd. A łać, no co ty robisz? Przecież to boli, no Olek. Mówię wam. No okej. Okay. Lecimy dalej. Do której live? Nie wiemy, jak przejrzymy kolejna wszystkie prace, zdecydujemy, praca. Kto wygrywa. Bo jest, kolejna będzie praca. Trzy te, co obiecaliśmy, wygrane i jeszcze dwie dodatkowe. Okej, Osko, macha wam Oluś, pozdrowienia od Lolusia. Tutaj praca na 400 na 10 dał. Dobra, ta mi się praca też bardzo podoba. Super Things, oh my god, ty krzyczysz. Zakrywaj buzię, jak ziewasz, bo przecież bakterie są jeszcze ich zarazi, patrzą w monitor. Olek. Olusiu, kochanie, chyba na chwilę przerwiemy, bo muszę z nim... I, no i teraz. Co powiesz o tej pracy, Olusiu? Pończusiu? Jest dla mnie fajna. A z czym jest? Podobają ci się te zinksy fajnie porysowane? Tymek. Tak. A mi się podoba to, że jesteśmy tacy uśmiechnięci, wiesz? Tak. Nie mamy podkówek. I wszystkie finksy też są uśmiechnięte. Buziakami tutaj. I proszę mnie już nie denerwować.
Dobra, lecimy dalej. Co tam dalej? Kto jest następny? Tu Maciuś 6 lat. To jest taka karykatura. Czyli zrobił z nas Finksy albo Zinksy. Ty masz takie troskę odstające. Nie, obydwoje mam odstające uszka. Ja nie mam brody. Ale ciekawe, ty masz ciemne włoski. Bardzo fajny pomysł. Chyba, że to jesteśmy owocami. Jak myślicie? Owoce. Nie no, to jest 8487. A 200. Ol, tutaj. Doktor Volt świeci się. Tralalalala. No świeci się doktor Volt. Pewnie, że tak. A może to jest doktor Volt? Świecący to jest głowa doktora Volta. Ty jesteś synem doktora Volta, czyli moim. Co ty na to? A usiądź normalnie, kochani. Nie, nie rób tak. A dlaczego ty jesteś tu, a widać jakbym ja... No bo jest odbicie lustrzane, wiesz? Dlatego tak jest. Nie, nie przedstawiłem a tego, ale na przykład trudno. Ja tu, to mam tu. No właśnie, tak. Tak to jest. Tak jak w lustrze. Dobra. Nie, w lustrze... nie jak w lustrze, tylko odwrotnie, tak jak nas widzą widzowie. Dobra. Lecimy dalej. Następna praca, Mateusz. Co on tu popisał? Super Things Bubble seria 9. I subskrypcja, tatuś. I łapka w górę. Oczywiście pełny łapek w górę pod tą... Pod czym? Live. Pod tym live'em. Zostawcie łapeczki w górę. Wiosna leci z Finksami, lalalala, super Finksy, wiosna leci, zaraz lato i Finksy latające. Okej, okay, fajnie. Jak ta? Coś powiesz o tej pracy, czy przechodzimy do następnej? Mi jedna rzecz nie... Tak? No zobacz, ta mina moja. No skwaszoną minę masz. Rysujcie Olusia uśmiechniętego. On się kwasi tylko jak coś mu zabraniam, albo mama mu zabrania, to wtedy się kwasi i zrobię kiedyś mu zdjęcie albo i będziecie się mieli. Albo się ze mną nie bawi. Albo się nie bawi, albo się z tą droczy. Albo a, cytryna i pomarańcza. Może faktycznie. Tak, cytryna, ale to on się kwasi, nie ja się kwaszę. To on powinien być cytryną. Tak czy nie? Nie, dobra. Cytryna jest większa od mam. Co, od, a, bo to mandarynka? Czy, tak. A tu Poli napisał pomarańcza. No, ale okay. To mandarynka jest. Dobra, lecimy dalej. Wojtek, lat 7. Tu też wspólna praca, bo tu chyba dwie prace, jeden, brata i siostry, tak mi się cześć, coś Wojan. Wydaje. Nie Wojan, tylko Wojtek, zobacz. Wojan. Tu jest chyba, a, tu jest Wojtek 7. Nazwał cię Wojan, tu jest trafiony Kazum Kid. I my, i tu druga praca chyba brata. Nie, to nie, to nie ta, czy pomyliłem się. Tu lecimy z tamta to czy ja. To jest podobny do takiej. To jest Wojtka, a tu jest praca. A to jest Bartka. Taki podobny do jednego Pokemona z Pokemonów. A no faktycznie, ten. No, takiego. Ten, tu. Tak, tak, co ten wodny taki. Tutaj też czapka Dasia, Dasie, Grasie, Masie, tatuś, Oluś. To Oluś, bardziej kolorowa. Bo Oluś tak woli... szaro jest smutno. No ale jest też fajny, to ma swój urok, mi się osobiście podoba na przykład, tak? Dobra, lecimy dalej na Szczecin, kolejna praca. Jestem Oskar, mam 5 lat, jak na 5-latka, bardzo ładnie. Chciałbym wygrać Luda Bandilla. Akurat tutaj są losowe, co tam dostaniecie, to już niestety my na to nie decydujemy, bo jeszcze jakbym miał zapamiętać komu co wysłać, to dopiero by było. Przypominam, że, bo zaraz będziemy wybierać, że te pierwsze podstawowe trzy, które były obiecane, każdy z tych trzech osób dostanie jednego i Kazuma złotego. I jeden pojazdik z Super Kidem. Trafi złotego. To prawda, nie wszyscy potrafią rysować, ale najważniejsze, że się starają. A i tu też jest ten. Może nie można tej mobilizki pokazać. Znaczy mogę wam pokazać jak urosła, ale ostatnio pokazywaliśmy. Nie wiem czy będzie widać w tej kamerce, zobaczcie jak ona już jest duża. Nie, bo się odbija światełko, wiesz, nie pokażemy. Dobrze, może później pod koniec ja ściągnę kamerkę i postaram się ją pokazać jak już jest duża. Dobra, lecimy dalej z następną, tak? Teraz tak, o, to nie, tu jest ta praca, albo to jest właśnie tego drugiego, Daniel Rogalski, a tam poczekajcie, bo muszę tu zobaczyć, a, to tu jest ta dwójka, tutaj narysował brat, zobaczcie jakie fajne, poczekaj, Oluś, to jest jak wtedy się założyliśmy o stówkę, pamiętasz? Idź przegrałeś i on tu narysował, że no way, nie masz stówki, a ty myślałeś, że będziesz miał, bo trafiliśmy
Kazum, znaczy nie Kazum, tylko Neon Blasta. Kazum Blasta. Superowski, bardzo mi się podoba i moje zdziwienie. Widzisz? A ty, twój uśmiech, chociaż tu powinna być kwaśna minka, bo chciałeś stówkę, tak? Ale Neon Blasta też chciałeś, prawda? Aha. Dobra, lecimy bardzo fajnie, Daniel. I teraz praca jego siostrzyczki, Emi. Emi, zobacz jak ładnie, bo jest pewnie dużo młodsza i jest też Neon Blast, super. Bardzo mi się podoba ale ta praca. Mam pytanie, czy jestem mistrzem? A może ona siebie narysowała? A tu może... Tak, to ale, siebie narysowała. Może siebie, bo tak wygląda jak siebie. W budniczce faktycznie, a może nie. Może tak po prostu rysuje. Siebie, ja wolę, żeby siebie. Wolę siebie, dobra. Lecimy dalej. Tu jest, ktoś nie napisał niestety, czyja to praca? A mówiłem na nagraniu, koniecznie podpisujcie. Cześć, tu Oluś i tatuś, rysunek. Subcio. O, fajnie cię ktoś narysował. Nie ziewaj, zakrywaj buzię jak ziewasz. A co tu ja mam napisane? Pobepel? Popel? Pompuel? Pompuel! PvP. Jest napisane REC 7, czyli nagrywanie. Lecimy dalej, kolejna praca. Ta też mi się podoba, z Super Finksami. Zobaczcie. Wiktoria, czyli druga dziewczynka. Najlepszy kanał na YouTubie, dziękujemy. Tu Oluś. Super Finks, Super Finks, Super Zing, Super Finks. Bardzo fajna też praca. To nie spódniczka. No i ja tłumaczę, że to nie spódniczka, tylko tak się narysowało. Oluś nie skumał. Może być dłuższa koszulka, a zresztą ty wszystkie koszulki rozciągasz. Wiesz o tym? No i wyglądają jak spódniczki. Ale to też nie rób tak, bo tak samo wygląda. Widzisz, ty siebie nie widzisz, a ktoś cię widzi, że jest w spódnicy. Czyli to była nie sukienka. Ja wiedziałem, że nie sukienka. Zobacz. Tylko po prostu było malowane i tutaj troszkę się najechało i dlatego. Tak, Olusiu? Dobra. Lecim dalej. A dlaczego ja mam takie różowe usta? Różowe usta? Bo może byłeś wtedy przeziębiony. Kolejna praca. O, tu trochę wyglądam jak Tytus z tej bajki. Ci starsi, co oglądają, to wiedzą. Kacper narysował. Zobacz, jak fajnie. Wiem, że tobie się mniej podoba, bo nie jest kolorowa, tak? Ale jest Neon Blast, jest Kazum Kit, tak? Słucham. Ten Bruce Lee wygląda jakby... Jak doktorek, no tak, ale ty jesteś bardzo fajnie narysowany. Zobacz, tak, jaką fajną. Naprawdę jedna z lepszych. Tylko mam pytanie, co mi się stało z ręką. Co ci się stało z ręką? Falowałeś. Nie, on cię uchwycił. Nie. Dawid, wiemy, że to nie jest spódniczka. Żebyś się nie denerwował. Ręką. Pięknie twoja siostra rysuje. Tu. Z tą drugą. Tak. Ty tam trzymasz, to jest... A, tu nie widzicie, poczekajcie, ja wam przesunę tu na chwilkę. Oj, nie to! Gdzie tutaj jest? Tu trzyma Kazum Kida i to jest jego peleryna. A to jest Kazum Kid. Pamiętasz, jak trafiliśmy kiedyś? Aha, dobra. Lecimy dalej, kochani mili. Tak, Kazum Kida. Kazum Kida. Dobra. Kolejna praca, Nikodem lat 5. Nie ma Kazum Kida. A kto jest? Neon Blast. Kazum Kid w której serii był? Kazum Blast jest to. Kazum Blast? Pomyliło mi się. No dobrze, masz rację, stawiasz kolację. Kazum Kid, nie Kid. Kazum... Jak? Kazum Blast. Nie! Ty mówisz, o Boże, Oluś, no co ty? Kazum. Pierwszą, jaką pierwszą ultrarzadką trafiliśmy? Pierwszą? Tak. Pierwszy ultrarzadki, to który, był? Go trafiliśmy, to był z 6 plusa. Nie, wcześniej tak. Trafiliśmy. Wcześniej, zostaw to, kochanie, wcześniej trafiliśmy. Jakiego? No, Kid Fury, o! Nie Fury, tylko Kid Kazum. A. Nie Kazum Kid, tylko Kid Kazum. Kid no, Kazum. No i to... Oj, kto miał rację? Ja stawiam. No właśnie, Kid Kazum. No właśnie, piszą nam tu Kid Kazum. Okej, to jest Nikodem, lat 5, Neon Blast Tatuś. Poczekajcie, bo ja muszę sprawdzić, czy to właśnie ta praca. Poczekaj moment. Tak, to jest ta praca, o której mówiłem. Tu, poczekaj.
za tą pracę, w związku z tym właśnie, że mieszka w takim trudnym rejonie przy samej granicy z Ukrainą, że tam pomagają strasznie ukraińskim dzieciom i matkom i innym, że jest tam naprawdę im ciężko i też smutno, bo widzą te wszystkie płaczące mamy i dzieci. Leci do ciebie nagroda specjalna, Nikodem. Jak to mamunia Celinka, poczekaj, nie przerywaj teraz. Leci do was nagroda. Jeden taki mały oto specjalny zestawik. Piątka z wyskocznią. Cztery super finksy. To jest dla was, dla Nikodema. Napiszcie mailu, jak obejrzycie, adres, gdzie to wysłać. Gratulujemy, dziękujemy i trzymamy kciuki za tak, was. Ale i za chciałem coś tak, no teraz mów. Że ktoś bardzo słabo to ocenił. 3 na 10. A to nie szkodzi, bierzcie pod uwagę, jak oceniacie. Po pierwsze, nie każdy potrafi dobrze rysować, tak? Wiem, że dzieci mają to do siebie, że mówią prawdę, że jak im się coś nie podoba, to mówią, tak, kochanie? Ale trzeba czasem się zastanowić, bo można komuś zrobić przykrość. Druga sprawa. Inaczej narysuje osoba, która ma 5 lat, a inaczej, która ma 10 albo 11. Siema, okti, okti. Więc tutaj trzeba wszystko brać pod uwagę. To pierwsza dodatkowa nagroda rozdana. Pamiętajcie, zaraz wybieramy na te 3 i może jeszcze jedną specjalną. Zobaczymy, co się da zrobić. Kolejna praca. Olek, czyli twój imiennik, narysował... Ja mam sztywne. Ojeju, marudo moja. Może kiedyś miałeś tak postawione? Nie. Kazum Kids, co tu napisane? Super Fins, Kazum Kids. Ty, co, a co tu jest napisane? Purer Forger. Tu są Zinksy. A, tu są, widzicie, tu są pudełeczka, saszetki i inne rzeczy. A ty wyglądasz jak marionetka. Jak marionetka, jestem tak narysowany, mam jajowatą głowę, ale nie szkodzi. Ja się tam nie gniewam. Wiesz? Bardzo ładnie, Oluś, praca. Super Finks, ósma seria. Trochę jak nasza miniaturka. Super, brawo, gratulation. Jedziemy z następną. Dawid, Super Finks, Kazum Kids. Mi się podoba ten sposób rysowania. Mnie się to naprawdę podoba. Wiesz dlaczego? Bo jest zupełnie inaczej niż wszystko. Trochę wyglądam jak z takiej kreskówki. Taki kaczor, który walczy. Ty tam jesteś taki zły, co wiesz, tam jak chcesz. To wygląda? Jak wygląda? Jakbyś sobie położył na twarz topioną czekoladę. O, jakbym ubrudził się czekoladą. Mi się podoba. Bardzo fajna praca. I jest troszeczkę inaczej narysowana niż wszystkie. Widać, że ktoś umie rysować, a specjalnie było zrobione inaczej. 9 na 10 oceniają. Fajne. Okej. Okay. Czy coś jeszcze zostało? Kolejna praca? Bracie, to pewnie z odcinka, jak trafiliśmy Kazu. Mamy go! Mamy go! Tak, jest napisane. Mamy go! Mamy go. Umówiliśmy się, że to nie jest Kazum Kit, tylko Kit Kazum. Czyli odwrotnie pomyliłem kolejność. Przestań. Ale co, kto ma przestać? Rob rysuje. W jakim województwie mieszkacie? My mieszkamy w województwie łódzkim, ale pytania, jest jeden podpięty temat, będzie też w społeczności zdjęcie, pod którym będziecie wpisywać pytania, bo nakręcimy specjalny odcinek na 6000 subskrybentów, tak? I będziemy odpowiadać tak zwane Q&A. Okej, okay, to był już ostatni, mili państwo, rysuneczek. I teraz zaczynamy zastanawiać się, który ten rysunek będziemy wybierać. No to teraz pomyśl. Która praca? Papa, Aleksander, poczekaj, nie czekasz, kto wygra? Czy nie wysłałeś swojej pracy? Nie, pewnie nie wysłał. Dlaczego nie? A nie obrażaj, już przestańcie się kłócić. Wszystko jest w porządku. No właśnie, nie dostaliśmy żadnej naklejki do Nate'a. No trudno. Nie po to to robimy, tylko robimy dla konkursu. Okej, to Olek. Poczekaj, bo ja chciałbym tu zwiększyć widok. Duże. No większych się już bardzo duże. O! Ile smutnych chwil. Ja w Wielkopolskim daleko od was. Dajcie mi do polecanych, please. Bo nie daj na razie spokój z tym.
Teraz tak. Olek, masz tutaj, patrz sobie może na ten ekranik, tam masz większe. Którą pracę wybierasz od ciebie, który pierwszy leci? Na pewno jedna. Uwaga. Olek, ty podasz do... Powiesz, która, ja nacisnę i przekażesz tak, a my wyślemy. Uwaga, powiedz, która. Która? No, gdzieś na górze. Tak, tak, czy tak, czy tak. Czy powiększyć ci i ci przewijać? Powiększ. Dobra, lecimy powiększonko. I teraz ja przewijam. Ta tak, na drugie miejsce. Dobra, na razie, którą wybierasz? Ta na pierwsze. Ta na pierwsze? Ta, nie ta, ta. Ta na pierwsze. Czyli tą wybierasz ty, że ta ma dostać. Okej, okay, uwaga, gratulacje, pierwsza. Poza tą specjalną nagrodą, Tomek, wygrywasz mimo tego brzydkiego żartu, że jestem gruby. Leci to do ciebie, czyli jeden kazum kit i jeden... Jeden... To. Jeden... Jet. Jak to się nazywało? Kazum Jet. Kazum Jet leci do ciebie. Ok, czyli mamy Tomek pierwszy. Teraz ja wybieram. Ok? Dobra, to ja wybieram. Zastanawiam się nad tą. I zastanawiam się nad tą, ta mi się też bardzo podoba. Nie ta, ta. Gdzie tutaj stówkę myślałeś, że trafisz, a nie trafiłeś. Już myślałem, że tak. Kazum Slider, tak, tak, oczywiście Kazum Slider. Bo myślałem, że ci się podoba. Kazum Jety są chyba w 9 serii. Tak? Dobra. To Oluś, aha, to ja decyduję, tak? Nie wiem, boję się. Zobacz wszystkie zdjęcia. Teraz piję. Zobacz wszystkie zdjęcia. Ojej, co to mi się porobił? O Jezu, o Jezu. Czas mija. Poczekajcie, dobra. To ja wybieram, proszę Państwa, wybieram... Tom, Wojtuś i tatuś. To wiem, że więcej tata, ale Wojtuś tu też przysłał swoją pracę, która też mi się bardzo podoba. Czyli do Was leci... Oto kolejny Kazum Kitty, Kazum Slider, to myślicie do nas na maila dane. W 9 serii są Jety, tak jest, Kazum Jet, dobrze powiedziałem. Okej, Osko, super, Osko. Dawid Rogalski. Dawid. I teraz uwaga, trzecia. Która, poczekaj, zmniejszymy. Nie, czekaj. Ja wiem jeszcze, no, która. Ta. Która ta? Ta? Ta. Ta? Ta. Ta? Ta. W dół. Dół? A, ta! Nie. Ta? Ta. Ta z Kazum? Tak. I Olek wybiera trzecią... Leci do ciebie, Jakub. Oto jest dla ciebie nagroda. I myślicie, że to koniec, ale nie. Nie koniec. Jeszcze mam nagrody. Dodatkową jedną, którą teraz wybierzemy. Czyli mamy już 4 nagrody rozdane. Pierwsza to było to. Leci do Przemyśla, do Nikodema. Druga leci, pamiętasz jak było imię? Druga leci do Tomka. Tutaj, tak? To był Tomek. Trzecia leci tutaj, do Wojtusia i taty. I teraz czwarta. No, myślimy, która? Ta. Która, ta? Nie. Ta? Wyjść na ten, zmniejszyć, tak? Dobra. Tutaj łatwiej widać. Gdzie ty byłeś? No. A powiedz, jak wyglądała? Że przegrałem stówkę. Co? Że przegrałem stówkę.
to, że przegrałeś stówkę. No i uwaga! I kolejna taka ostatnia. Ale to poczekaj, to jest jej siostra. I kolejna praca. Ja też to chciałem wybrać. Taka niby nagroda pocieszenia. Dla ciebie leci. Oto ta właśnie figureczka Kazum Kid. Gratulation the competition. Nie, Zinksa nie mamy już do tego. Bo już Zinksy, a Zinks jest w środku, ale to wszyscy mają w tym zestawie Zinksa i tak dalej. I ale jeszcze ten mają Kazum Jetty. Okej, no to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Gratulujemy wszystkim. Nie mamy więcej nagród. Wybraliśmy, mam nadzieję, w miarę dobrze. Piszcie w komentarzach, czy dobrze. Nie obrażajcie się tylko, jak nie wygraliście. Na pewno jakoś się oddzięczymy. Mówię do moich super fanów, którzy przychodzą i też brali udział w tym konkursie. Piotrusia i Nikodema, że wam coś przyniosę jutro na trening w czwartek za podziękowanie za to, że wysłaliście pracę i braliście w tym udział. No to tyle. Dawid, tylko pamiętaj, baw się z siostrą, bo tam w tym małym zestawiku jest też Zinks i są bronie. Lecimy na Szczecin, papa, trzymajcie się, dziękujemy. Przepraszamy, co złego, to nie my. Na razie, buziaczki, pa. Pamiętajcie, łapeczki zostawcie, trzymajcie się. Hej. W następnym live dajcie nam donate albo znak. Właśnie, dajcie nam jakiegoś donate albo znaka, znaczy naklejkę albo coś w tym stylu. Okej. Okay. To pa 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 pa. Yo. Aha, kończymy czy nie? Tak. Czy jeszcze potrzymamy? Zobaczymy, kto jeszcze jest. Jeszcze jest 20 osób. Czemu nie idą? Bajo, bajo, nudy. Kacper Śmiech, oj, nudy, nudy. Nudy na pody, no co, no zdarza się. Nie wszystkie live'y są takie wesołe, pewnie jak oglądasz. Jeszcze. Będzie wspólna nagroda z siostrą. Super. Cieszymy się, Dawid, że się podzielisz. 19 osób jeszcze zostało. Marzena Górka, czyli Tomek, gratulacje. Czekaj, zobaczymy, czy coś jeszcze napiszą. 19 osób. Nie wiadomo. Ale co Rob rysuje, nie wiadomo. Znaczy, Rob rysuje, oliwka tak zwana. A wpadajcie do Rob rysuje na TikToka. Ma już 1000 chyba obserwujących, albo więcej. Nie wiem. No to co? Lecimy? Tak. Dobra. To nie gara, to leć już tam do siebie. A ja tu powyłączam wszystko, tak? Tak. No dobra, to pomachaj, idź i machaj. Tylko się nie przewróć. Oluś lubi pizzę, tak na marginesie. Super, cieszę się. Tak, Kasper, Oluś lubi pizzę. To niara, trzymaj.